Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani siostry i bracia, pozdrawiam was u progu kolejnego pięknego miesiąca, miesiąca lipca. Rozpoczął się czas urlopów, wakacji, wypoczynku, więc już teraz życzę wszystkim tego udanego, radosnego, bezpiecznego wypoczynku, abyście nabrali siły, z tymi nowymi siłami powrócili do swoich zajęć. No, dorośli pewnie mają krótsze te urlopy, dzieci, młodzież 2 miesiące, studenci nawet 3 miesiące, więc można wszystko dobrze zagospodarować, ale właśnie najważniejsze, żeby odpocząć. To, co Pan Jezus powtarzał, żeby odpocząć. Do apostołów też powiedział po nauczaniu ich po ciężkim dniu: idźcie i odpocznijcie nieco. Do nas też Pan Jezus mówi: idźcie i odpocznijcie. Korzystajcie, nabierajcie sił, ale nie zapominajcie o mnie i chwalcie Boga. Więc kochani, nawet jeżeli będziecie gdzieś na urlopie, na wypoczynku, czy w górach, czy nad morzem, nad jeziorami, za granicą, gdziekolwiek, to oczywiście są wakacje, ale nie ma wakacji od Pana Boga. Nie ma wakacji od codziennej modlitwy, nie ma wakacji od niedzielnej Eucharystii. A więc, kochani, pamiętajcie, tam gdzie jesteście, o świętowaniu Dnia Pańskiego, o uczestniczeniu we mszy świętej niedzielnej. To tak na początek życzenia i przypomnienia. A dzisiaj, kochani, 13. niedziela w ciągu roku. I posłuchajmy dzisiaj Ewangelii o cudzie wskrzeszenia. Z Ewangelii świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim. Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecko oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Kochani siostry i bracia, już o wielu cudach Jezusa słyszeliśmy. Nawet o tym wypędzaniu złych duchów. Przecież 2 niedziele wcześniej mówiliśmy sobie, że dziwili się Jezusowi, że wypędza złe duchy, bo mówili, że sam jest złym duchem, szatanem, Belzebubem. Ale również dziwili się, bardzo się dziwili. To był dla nich wielki znak, kiedy byli świadkami wskrzeszenia. Ewangelie mówią o tych trzech wskrzeszeniach Jezusa. Łazarza, młodzieńca z Nain i właśnie córki Jaira. Pewnie tych wskrzeszeń było wiele, wiele, wiele więcej. Ale Ewangelie nam o tym nie mówią. Możemy się tylko domyślać. Skoro Jezus chodził od wsi do wsi, czynił wielkie znaki, cuda, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, no to i wskrzeszał. Ale ten dzisiejszy opis wskrzeszenia córki Jaira, bardziej może opis wiary tego Jaira, przełożonego synagogi. Kiedy dowiedział się, że Jezus się zbliża, że przybył, że przychodzi do ich miasteczka, a widział, że jego córka jest bardzo chora, umiera, dogorywa, jak czytaliśmy, to pobiegł do Jezusa. Pobiegł, aby prosić o uzdrowienie swojej córki. Jakżeż wielka wiara była w tym człowieku. Przecież do tej pory
nie widział nawet Jezusa. Może słyszał o Jego znakach i cudach. Może to właśnie pogłębiło jego wiarę. I z tą wiarą w sercu biegnie do Jezusa. Upada przed Nim i prosi: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby żyła. I Pan Jezus przychyla się do tej prośby przełożonego synagogi, idzie za Nim. No ale w międzyczasie, jak słyszeliśmy, ta dziewczynka zmarła. I wyszli jego przyjaciele, czy też słudzy, naprzeciw i mówią: no bardzo nam przykro, Jairze, ale twoja córka zmarła. Nie dręcz już, nie męcz nauczyciela, ma tyle innych rzeczy teraz na głowie. Musi uzdrowić jeszcze wielu, wielu ludzi, ale już tej córeczce nic nie pomoże. Niestety zmarła. Ale co powiedział Pan Jezus wtedy? Nie bój się, tylko wierz. Docenił tę wiarę, że przyszedł do Niego. I tę wiarę chce w Nim podtrzymać, rozpalić, pomnożyć nawet. Nie bój się. Kochani, Chrystus te słowa kieruje również dziś do każdego z nas. Kiedy jesteśmy nieraz na bezdrożach, na rozdrożach naszego życia. Nie wiemy, w którą stronę iść. Gdzieś ta nasza wiara jest w nas. Może taka malutka, jak to przysłowiowo ziarnko gorczycy, o których mówiliśmy dwie niedziele wcześniej. To ziarenko gorczycy, tak, bardzo mała ta wiara. Może jest, może zakiełkowała, ale nie dajemy jej szans wzrostu. Może dziś ją stłumiliśmy. Stajemy przed jakimś ważnym zadaniem, przed podjęciem decyzji, jakiś dylemat. Co mamy robić? Boimy się. Braknie nam wiary, jak temu Piotrowi, który szedł po wodzie do Jezusa i tej wiary mu zabrakło i zaczął tonąć. Może nam też nieraz brakuje tej wiary, zaczynamy tonąć, grunt usuwa się nam spod nóg. Ale wtedy Pan Jezus mówi te słowa: nie bój się, tylko wierz. Jeżeli ta wiara w Tobie jest, jeżeli jest posiana, nawet jeżeli jest bardzo malutka jeszcze, to ja Ci tę wiarę przymnożę. Pokaż mi, co, jak w życiu mam Ci pomóc. Pokaż mi swoje życie. Odsłoń się przede mną. Pokaż mi swoje serce. Ja Ci pomogę. Tak samo powiedział do Jaira: pokaż mi, gdzie leży ta Twoja córeczka. I dotknął ją za rękę. Powiedział: dziewczynko, mówię Ci, wstań. Wskrzesił ją. Wszyscy się dziwili. Na początku się wyśmiewali. Mówią: co, my śmierci nie rozpoznajemy? Ona nie żyje, nie oddycha. Śmiali się z Jezusa: no co ty mówisz, ty jesteś lekarzem, ty się nie znasz. A to potem oni robili wielkie oczy ze zdziwienia, że ta dziewczynka jednak żyje, że wstała, że chodzi, że dali jej jeść. I niech się inni też dziwią w naszym życiu, patrząc na nas. Może się będą też z nas wyśmiewali. Bo przyznajesz się do Chrystusa, bo chodzisz do kościoła, bo modlisz się. No i będą palcami wytykać i się śmiać. A niech się śmieją. Wtedy też się śmiali z Jezusa i z Jaira, że przyprowadził Jezusa do umarłej. No co to da? A potem ci sami ze zdziwienia otwierali oczy. I niech się dziwią, że potem łaska zadziała w tobie. Że Pan Bóg ci będzie błogosławił. Że wyjdziesz z jakichś trudnych opresji, z jakichś trudnych spraw, problemów, że zwyciężysz z Bożą pomocą. I wtedy niech się inni dziwią. Ci nawet, którzy może Tobie źle życzą, niech spojrzą i powiedzą: no rzeczywiście, wiara to w Nim uczyniła. Uwierzył, polecił swoje życie Jezusowi. Wiara czyni cuda. A więc, siostro i bracie, wołaj do Jezusa, jak ten Jair. Panie, przyjdź. Panie, wskrzesz mnie nawet. Nie tylko uzdrów, dotknij mego serca. Uzdrów z jakichś chorób, czy z moich słabości, czy z niepewności, czy z depresji, czy z załamania. Bo może Jezus uzdrowić i fizycznie, i psychicznie. Ale nawet wskrzesz mnie z moich grzechów, które mnie już pogrążają, zamykają jakby w grobie. Chrystus ma tę władzę. Miał władzę ponad 2000 lat temu, o czym czytamy w Ewangeliach. Ma władzę i dziś. Bo On jest, był, jest i będzie. On żyje na wieki. On żyje w Tobie. Tylko pozwól Mu działać. Nie bój się, tylko wierz. Amen. Szczęść Boże, życzę Wam, kochani, radosnej, błogosławionej niedzieli spędzonej w
gronie rodziny i przyjaciół.